Witam w piątym filmie z serii filmów ze szkicami rozwiązań zadań finałowych 12 Olimpiady Matematycznej Juniorów zadanie ostatnie, piąte. Na stole leży n zapałek, które stanowią n jednoelementowych stosów. Adam chce połączyć je w jeden stos n-elementowy. Będzie to robił przy użyciu n-1 operacji, z których każda polega na połączeniu dwóch stosów w jeden. Adam umówił się z Bartkiem, że za każdym razem, gdy Adam połączy stos A elementowy ze stosem B elementowym, dostanie od Bartka A razy B cukierków. Jaka jest największa możliwa liczba cukierków, które może dostać Adam po wykonaniu N-1 operacji? Odpowiedź uzasadnij. Pokażemy dwa sposoby rozwiązania. Jak się okaże, niezależnie od operacji wykonywanych przez Adama, łącznie otrzyma on od Bartka stałą liczbę cukierków. Sposób pierwszy. Rozważymy, w jaki sposób podczas wykonywania operacji przez Adama zmienia się liczba par zapałek należących do tego samego stosu. Zauważmy, że w każdej z operacji liczba cukierków, które otrzymuje Adam. Jest równa liczbie par zapałek, z których jedna należy do jednego, a druga do drugiego stosu. Rzeczywiście, jeżeli pierwszy stos ma A zapałek, a drugi B zapałek, to z pierwszego stosu możemy wybrać zapałkę na A sposobów, a dobrać zapałkę do pary z drugiego stosu możemy na B sposobów, co daje łącznie A razy B wyborów pary zapałek z różnych stosów. Ponadto po wykonaniu operacji para zapałek z różnych stosów staje się parą zapałek z jednego stosu i taka pozostaje do końca całej procedury. To oznacza, że po każdej operacji liczba cukierków otrzymanych przez Adama rośnie o tyle samo, co liczba par zapałek należących do tego samego stosu. Na początku żadne dwie zapałki nie należały do tego samego stosu, a Adam nie miał ani jednego cukierka. Na końcu zaś wszystkie zapałki tworzą jeden stos. Wobec tego łączna liczba cukierków, które otrzyma Adam, jest równa liczbie wszystkich par zapałek. Łączna liczba par zapałek może być obliczona w następujący sposób. Dla każdej z n zapałek drugą do pary możemy dobrać na n-1 sposobów. To daje n razy n minus 1 par. Ale każda z nich została w ten sposób policzona dwukrotnie, wobec czego łączna liczba par zapałek jest równa 1 druga razy n razy n minus 1. Tyle cukierków dostanie Adam, niezależnie od tego, w jaki sposób będzie łączył zapałki w stosy. Teraz sposób drugi. Oznaczmy przez SK Sumę kwadratów liczności stosów przed katą operacją wykonaną przez Adama oraz przez sn kwadrat liczności stosu uzyskanego na końcu. Na początku, czyli przed pierwszą operacją, jest n jednoelementowych stosów. Mamy więc s1 równe 1 do kwadratu, plus 1 do kwadratu, plus i tak dalej, aż do ostatniej zapałki plus 1 do kwadratu równa się n. Na końcu wszystkie zapałki tworzą jeden stos o liczności n, więc Sn równa się n kwadrat. Zauważmy, że jeżeli w k tym ruchu Adam łączy stosy a elementowy oraz b elementowy, to Sk plus 1 minus Sk równa się a plus b do kwadratu minus a kwadrat minus b kwadrat, czyli równa się 2ab co stanowi dwukrotność liczby cukierków otrzymanych przez Adama. To oznacza, że w pierwszym ruchu Adam otrzymał 1 druga razy S2 minus S1 cukierków, w drugim 1 druga razy S3 minus S2 i tak dalej. Wobec czego łączna liczba cukierków otrzymanych przez Adama jest równa 1 druga razy S2 minus S1 plus. 1 druga razy S3 minus S2 plus i tak dalej i tak dalej plus 1 druga razy SN minus SN minus 1. Większość składników się redukuje, więc to się równa 1 druga razy SN minus S1. Czyli wobec poczynionych na początku obserwacji 1 druga razy N kwadrat minus N. I znowu otrzymujemy ten sam wynik. Niezależnie od sposobu wykonywania operacji, Adam otrzymuje łącznie 1 druga razy n razy n minus 1 cukierków. To było ostatnie zadanie z finału 12. Olimpiady Matematycznej Juniorów. Zapraszam na kolejną edycję OMJ, a w tak zwanym międzyczasie zapraszam do kwadratu, czyli gazetki OMJ i na stronę omj.edu.pl. Do zobaczenia!